Dobra, na słupie go zatrzymałem. Trzeba przyznać, że Łada ma solidny konstrukt, no i trudno będzie cokolwiek tu wgnieść. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj kolejna ucieczka przed kolejnym potężnym pojazdem w BeamNG Drive. Jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie też suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadnijcie na drugi kanał Instagrama Fanpage'a. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dzisiaj będzie nas gonić taki suwik. Tego suwika mogliście już widzieć na skokach samochodowych po schodach, po wielgachnych schodach. Aczkolwiek mówiłem, że czuję, że on może mieć sporo mocy i może być w stanie rozwalać normalne samochody i dzisiaj to przetestujemy. Także proszę państwa, AI, uciekaj, Hirochi, proszę bardzo, zdupiaj sobie, a ja cię będę właśnie tym pojazdem gonił. I zobaczymy, jak szybko cię dorwę. Okej? Udało się go złapać w miarę szybko. Tylko powiem wam, że strasznie ten samochód nosi tego suwika mojego. Dobra, złapałem go, w sensie złapałem, uderzyłem go raz, ale go tak konkretnie nie złapałem jeszcze, więc bez przesady. Więc lecimy za nim dalej. Okej, proszę bardzo, 170 km na godzinę, to nie jest problem. Dobra, to jest jednak problem. To jest max. Jakim cudem? Ten samochód wygląda, jakby chciał więcej jechać. Ej, coś się zestrało. Trochę zachowania skrzyni biegów na realistyczny. Ej, nie, no ten samochód wygląda, jakby mógł dużo szybciej jechać. Co? Nie, no co jest? Powiedzcie, że on może jechać szybciej. Jaja sobie chyba robicie, że on nie może jechać szybciej. Dobra, sportowy tryb jazdy. I zobaczymy, może na sportowym odblokują mu... O, kurcze, pieczone. Dobra, 1-0 dla niego. 1-0 dla tego dziada. O kurde, dobra, jedziemy tryb sportowy. Zobaczymy, patrzcie jak on szybko jedzie, nie? Stówę, 120, 140, 170 już. I się zacina. Czujecie, że ten pojazd mógłby pojechać więcej? Dobra, czuję się oszukany. Czuję się oczywiście oszukany, proszę państwa, że ten pojazd jedzie te 170 i to jest tyle. Ja widzę po nim, że chciałby jechać szybciej, ale nie ma biegów po prostu. Ej, no jaki bullshit, to jest bullshit, proszę państwa. To jest ewidentny bullshit, że on niby nie może jechać szybciej. 100% gdzieś ma blokadę i dlatego nie może pojechać szybciej. No nie ma szans, że chłop się do 170 w 10 sekund wchodzi, a później ma jakiś magiczny problem nagle, żeby przyspieszyć, nie? Nie ma takiej opcji. To jest gdzieś zablokowane magicznie. No przecież nie ma, to jest nierealne. Dobra, i tak spróbuję gościa dogonić. Dobra, próbujemy. No nie wiem, nie wiem, czy nam się uda. Czy tu jest dużo zakrętów? O nie. To jest duże zakrętów, co pozwala nam, wiecie, gonić poszukiwanego przy mniejszej prędkości, aczkolwiek wcale tak łatwo się tym nie rusza, powiem tak. O kurde, co za serpentyny jak we Forzie, no. W Forzie po takich serpentynach się drift nie robiło. Driftciochy, pamięciochy były robione po tym, po takich serpentynach, a tu co? Ja mam tym suwem to gonić? Nie, dobra, zmieniamy zaraz pojazd, powiem wam. V-Maxik jest większy potrzebny, dobra, 2-0 dla niego. Powiem tak, zmieniam ten pojazd. Przetestujemy któryś z tych pojazdów, które mieliśmy ostatnio. To co, może Rally Ładę? Może Łada Rally? Zastąp obecny. Może Łada Rally będzie mocniejszym pojazdem i da radę. Na pewno start ma mocny. Już na starcie jestem w stanie uderzyć tego Sunbursta. Dobra. I do przodu. On też zmieniał biegi dosyć długi czas. Nie, no już Łada jest mocniejsza. Patrzcie na to, Łada. Łada Cox. Dobra, Łada, na spokojnie, pani Łada. Zmieniaj sobie na spokojnie biegi. I teraz, let's go. Let's go, bo on się już rozpędził. Czwarty, piąty bieg. Gdzie jest szósty? Gdzie jest siódmy?
Dobra, jest szósty, biegnie, no dobra. Łada ewidentnie milion razy lepsza. Ponad 200 na godzinę robi ta Łada. Łada Samara, wkurzyłem się, kurde, rozwaliłem Ładę, nie chcę głupia jechać. Kija na nią kładę, koło rozwalone, rura wydechowa, nie chcę głupia jechać, Łada jest ciulowa. Łada ruska ja maszyna, kto ją skonstruował? Rozwalona jak kłodzina. Łada Samara. Dobra, kurde, rollo Ładą robione, nie było jeszcze rollo Ładą. Okej, dobra, ja trochę odpuściłem, szczerze powiedziawszy trochę odpuściłem. Próbujemy one more time. Okej. Próbujemy teraz profesjonalnie zatrzymać ten samochód. Czyli próbujemy wbić się w nadkole, jedno konkretne, celujemy w jedno miejsce, żeby ten samochód był złapany. Nie no, powiem wam, że jak ja będę tym mocarnym przodem Łady uderzał, to nie ma żadnych szans ten samochód, który mi ucieka teraz. Ale tu zawinął tą Ładą. Okej, dobra, no i gdzie ty, chłopie, uciekniesz? Tam jest koniec drogi, debilu. O nie. Ale mnie porobił, ale mnie porobił. Ale mnie porobił. Ostatnie słowa w tej Ładzie. Ej, bez kitu, ale mnie zrobił, ale mnie ten bot zrobił. Dobra, ja nowy pojazd biorę, ale on nie dostanie nowego pojazdu teraz. On niech ucieka z tym zdezelowanym, to jest mój punkt, to jest mój punkt. Ja oddałem punkt po prostu, proszę państwa. To jest oddany punkt w 100% przeze mnie. Dobra, robimy dojazd na gościa. Bang, no i już jest po nim. Okej, okay, zatrzymał się na słupie, a ja nie. Pozdro. Dobra, czy będzie jeszcze jechał, czy nie? Czy ten słup był... Oj, ten słup był dla ciebie za dużym wyzwaniem. Oj, jak mi przykro. Dobra. No i co? Let's go. Kolejna próba złapania przeciwnika. Może uda się szybciej złapać. Może pierwsze PIT i będzie git. Jakby go docisnąć, wiecie, żeby on tu w słup wleciał już, o. Albo do rzeki. W ogóle jest strasznie szerokie jezioro. Boże, jezioro, rzeka. Szeroka. Bardzo. Dobra, let's go, let's go. W sensie ma taki typ amerykański. Powiem wam, taki typ Red Dead Redemption. Było takie pomiędzy tam nacjami chyba. Było takie, była taka rzeka. Dobra. No i co, gościu, zrobisz? No co? No i co? Punkcik dla mnie będzie. W końcu zaczynamy odzyskiwać punkty, powiem tak. W dzisiejszych pościgach. Van stracił 2 punkty, Łada straciła chyba też 2 punkty. Ale Łada już 2 odzyskała punkty, więc... Więc teraz jak zdobędzie 3 punkt Łada, nie, no to wystarczy, patrzcie, w tego Sunbursta wystarczy tak lekko pukać. Lekko pukniesz i już jest cały twój. Po prostu. Tylko teraz mi się samochód zaciął na tej części tego samochodu. No nie, no wyrwij to spod samochodu, bo to jest bez sensu, żebyś z tym jechał. O, nawet nie musiałem wyrywać, okej, okay, samo się wyrwało. Ty, czekajcie, bo on ucieka teraz potężnie. To jest w ogóle droga jakaś? Tak, jest jakaś szrotowa droga. Po szrotówce tutaj ucieka gość, okej, okay. No ale co, on myśli, że ja go nie dorwę? Gościu, to jest Łada, chłopie. Tym to w tajdze, w tundrze, wszędzie jeździli. W Polsce nawet, powiem ci. Oj, Polska to największy z takich biomów. Dobra, dalej próbujesz uciekać, nie, na tym krzaku cię zezłomuje, o. Dobra, on jest zezłomowany, on już jeździć nie może. Patrzcie, o, ja się przypiąłem teraz na chwilę. Nie no, to jest po nim, to jest po nim, jest 3 do 4, więc ja potrzebuję 4. punktu. Poproszę 4. punkt, let's go. Ale to przyspiesza nagle, nie? Te 20-30. Dobra, w słup. Albo do wody. W słup albo do wody. Tak bym chciał zakończyć z nim współpracę, z tym Sunburstem. Do wody, do wody, do wody, do wody, do wody, do wody.
No wleź do tej wody, proszę cię. Będzie utopiec robiony. O kurde. Nie. Nie, 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 silnik został zablokowany, hydrauliczny, nie. Nie mówicie mi tego, nie utopiłem samochodu, nie no ja utopiłem, bo przodem wjechałem, a on tylko tyłem, ale go zablokowałem. Przy mnie, proszę. Nie. On też ledwo rzęzi tam, patrzcie. On tak ledwo podjeżdża, on ma wgnieciony tutaj przód. Będzie mu trudno coś zrobić więcej. Dobra, trochę wody, że wypadło z tego samochodu. No nie, nie wypadło trochę wody. On pojechał, kurde. Dobra, 3 do 5, 3 do 5 jest. Dobra, teraz szybkie zniszczenie musi pójść. O kurczę, chyba szybkie zniszczenie siebie na to wychodzi. Dobra, udało się przywrócić pojazd do łaski i chwały. Dobra, na słupie go zatrzymałem. Trzeba przyznać, że Łada ma solidny konstrukt, no i trudno będzie cokolwiek tu wgnieść. Więc w takim wypadku ja wygrywam, kiedy ja w niego uderzam. Kiedy ja po prostu w niego uderzam, to ja wygrywam i to jest plus. To jest już punkt dla mnie, praktycznie. Faktycznie, to jest punkt dla mnie. Także 4 do 5 muszę zremisować przynajmniej, ludzie. Musi być przynajmniej remis. Dobra, lekko uderzony. Dobra, let's go, do przodu, do przodu, do przodu. Dawaj, dawaj, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka i let's go. I lecimy z gościem. To on daleko odjedzie, ja go tak szybko nie wyprzedzę, nie? To już bez przesady, ja tak, aż tak szybko to ja nie jeżdżę. Żeby nie było. Ale może przed tym zakrętem się wyrobię i go palnę jeszcze. Jest bardzo duża szansa na właśnie takie zakończenie współpracy. Na słup. No na słup. No dalej tego słupa nie zaliczył. No, ja zaliczyłem słupa oczywiście. Tak samo jak ja zaliczyłem, zaliczyłem utopienie się we wodzie. Dobra, czekajcie, bo on dalej jedzie. To jest problem dla nas, że on dalej jedzie. Bo dostał potężnie, przepotężnie teraz wyrwał strzała. Okej. Nie no, muszę 5-5 widzowie zrobić, no, z tym samochodem. Ja nie zmieniam pojazdów, dopóki nie wyrównam rachunków. Na 5-5. Dobra. Okej, tu jest moja chwila prawdy. O kurcze, pieczone. Dobra, on dostał mocniej. On dostał mocniej, ewidentnie ode mnie. Dużo mocniej. No i do przepaści, gościu. Dobra, po nim. Ez. Łatwo, zatrzymany. 5 do 5, proszę państwa. Także spróbujmy zrobić tak. Nie to. SI zatrzymaj, ok. I teraz tak, przywracamy te samochody. I SI goń się, to znaczy goń mnie. Goń mnie. O kurcze, pieczone, dobra. Zapomniałem, że on będzie od razu mnie atakował. Zanim ja jeszcze będę mógł ruszyć w ogóle przecież. To jest fakt. Dobra, uciekamy. Zobaczymy, czy jest szansa uciec przez... przed rozjuszoną Ładą. Moim zdaniem jest duża szansa na to. I to właśnie będę próbował wam udowodnić. Okej, Łada tam poszła. Ja sobie uciekam dalej. Tutaj nawet nie ma trybu sportowego włączonego, więc jeszcze jak tryb sportowy załączę, to pewnie będzie lepiej. Dobra, to od razu włączam. Sport ESC, Drift ESC, ESC off, Regular ESC, Sport ESC. Dobra, Sport ESC, let's go. No i co? No i Łady praktycznie żeśmy się już pozbyli chyba, nie? Nie ma chyba Łady Samary, już za nami nie jedzie. Ładzia. Łodzier. Jedzie czy nie? Ta Łada, bo nie wiem czy uciekać. Czekajcie, sprawdźmy to. Oj, jedzie, ale jak wolniej. Oj, oj. Oj, mate. Dobra, jeden punkt dla mnie w takim razie. Dobra, let's go. Może nie wybiła się we mnie w 0,5 sekundy. Pierwsze. Dobra, chyba na tym trybie Sport ESC w ogóle jadę trochę szybciej na start. Ale Łada i tak mnie dogania. Najlepiej ją porobić tym, że ona musi zahamować. Wiecie,
Jak w GTA, jak na wyścigach z chłopakami. Czyli chłop chce w was uderzyć, a wy wtedy po hamulcu dajecie i uciekacie po prostu dalej, nie? To jest najlepsza metoda na ładę. Na ten moment. W ogóle fajna mapka jest, powiem wam. Nie grałem na tej mapce, to jest chyba jedna z podstawowych mapek po prostu z torem testowym do jazdy, tutaj po prawej stronie jakieś rzeczy testowe. Ładnie ta droga wygląda. Ciekawe, czy można wjechać na ten tor testowy. Dobra, rozpędza się. Rozjuszona Łada jedzie już za nami. Uwaga w takim razie, bo już rozjuszony do końca. Gość w Ładzie za nami ciśnie. Okej, teraz ja sobie przycisnąłem niestety i uderzyłem za mocno. Dobra, proszę, niech się rozwali tą Ładą. O, cie panie! Dobra, chciałem, żeby się rozwalił Ładą i udało mi się go rozwalić Ładą. Także kolejny punkcik chyba dla mnie. No dobrze jest, jak dobrze on na plecy poleciał. Idealnie, powiem wam, idealnie. Dobra, Łada, pal lotę ode mnie. Gościu w Ładzie. Spróbuję, dam mu się palnąć, powiem wam raz, bo mam przewagę aktualnie, 2 punktów, więc dam mu się palnąć może. I zobaczymy, co on z tym zrobi, Fantem, jak mu dałem się orzeszty palnąć. Może on też się wykończy, nie. Dobra, 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 jednak jak za szybko dałem mu się rozwalić, to nie, to nie oddało. To jest jednak pancerna bestia z tej Łady. Więc jedyne, co mnie ratuje, to na przykład szybki zjazd gdzieś tu, powiedzmy, i to, że gość się sam rozwali w ten sposób. Ej, to jest naprawdę chyba jedyna szansa nasza, żeby tę Ładę rozwalić. W sensie ona musi sama rozpędzić się, a później rozwalić. I tak chyba będzie najlepiej, jeżeli właśnie tak będzie robić. Ty, wjadę sobie tutaj, tu jest chyba wjazd na ten tor testowy. Ty, a dlaczego tu jest wjazd pod ten... pod prąd? To jest automation w ogóle chyba to tor testowy. Automation, tak. Tu pod prąd się jeździ chyba, mam takie wrażenie. No to Łada, chodź, ty jesteś z automation, więc wjeżdżamy na twój tor testowy. Proszę bardzo. Where Łada? Dobra, czekajcie, ona się rozwaliła już czy nie? Ty, jedzie za mną, jedzie, 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 jedzie. O kurczę, ty. Ty, żeby ona zaraz nie palnęła tak pod prąd gdzieś tutaj, nie poleciała dziwnie jakąś. Tutaj mamy tor taki testowy, żwirkowy bardziej. Tutaj, o kurde, o nie. O kurcze, pieczone. Ale sobie zajechałem. Zagapiłem się, powiem wam, zagapiłem się. Mocarnie się zagapiłem. Będzie remis zaraz z Ładą. No nie, no sobie jaja chyba robicie, że remis z Ładą. Może jej się coś stało. Może ona tu nie nadjedzie w ciągu 3 sekund kolejnych. Ej, jej się coś stało chyba. Bo nie nadjeżdża w ciągu 3 sekund kolejnych. Patrzcie, jedzie bardzo wolno. Jest szansa, że się koło jej wykrzywiło mocniej niż mi. I patrzcie, ja jestem w stanie uciec. Jakkolwiek nie byłbym wgniecionym samochodem w tym momencie, tak ja jestem w stanie realnie uciec i uciekać i dalej jechać. A ta Łada chyba nie. Tak, koło wgniecione, punkcik dla mnie. Dobra. O kurde. Czekajcie, nie, 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 nie. Kolego, kolego, kolego. Tak się nie robi, okej? Okay? Tak się nie robi, panie Władzie. Panie Władzie, tak się nie robi. Ja chcę sobie na przykład uciec tędy. To i tak już 2 punkty przewagi mam, więc ty mi nic nie zrobisz. Możesz mi nawet teraz porozwalać jeszcze. Gnojku mały w tej Ładzie, ale nic mi kompletnie nie zrobisz. Możesz mi co najwyżej olej wlać. Także, gościu, nic mi nie zrobisz. No chodź tą Ładą, taki cwany byłeś przed chwilą w tej Ładzie, no. Chodź, cwaniaku. No co, już się zniszczyłeś? Już się, cwaniaczku, w Ładzie zniszczyłeś? No nieźle. No i proszę państwa, Łada nie daje jednak rady, jeżeli kieruje nią bot. Także to już w odcinkach bezpośrednich bot versus człowiek, bot przegrywa. No, nie ma co się dziwić, szczerze powiedziawszy, że głupi bot nie daje sobie rady z takim dobrym kierowcą jak ja w tym momencie. Nomć. Dobra. Let's go. No jedzie czy nie? Dobra, no patrz, ja sobie uciekam na chillku chyba już. O nie. Ja sobie uciekam na chillku, po czym ten wjazd... Nie, no ale chłop się nawet drogi nie trzyma, a ja dalej jadę. Żeby nie było. Dobra, proszę państwa, w tym odcinku to było na tyle.
to ja wygrałem dzisiaj. Pozdro, elo z fartem, cześć.